liderom związkowym od 5 lat pozwalono prowadzić tego typu wojny i za każdym. To już straty nie tylko kopalni, ale całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nowego właściciela Budryka. Obawiamy się, że ta kopalnia będzie miała bardzo złe wyniki za rok 2008 również. A to już poważny problem. Problem większości załogi, która chce pracować. Dla nich zarząd przygotował tymczasowe miejsca w innych kopalniach. Będziemy kurcze rdze jedli, obdrapywać kurcze, ale nie damy się. Dziękuję. W kopalni wzrasta zagrożenie pożarowe. Tymczasem strajkujący nie pozwolili dziś na zjazd inspektorowi Wyższego Urzędu Górniczego, który kontroluje poziom bezpieczeństwa. To znaczy, że nie możemy bezpośrednio mieć wglądu do tego, co się na dole dzieje. Natomiast dostałem niedawno informację od przewodniczącego komitetu, że taka sytuacja już nie będzie miała miejsca. Komitet strajkowy tłumaczy, że ostrzegł tylko inspektora, że nie może zapewnić mu bezpieczeństwa wśród strajkujących pod ziemią. Rozmawiałem z urzędnikiem, który był na terenie kopalni i któremu zostało jasno powiedziane, że nie gwarantujemy jako komitet strajkowy bezpieczeństwa komukolwiek ze strony górników, którzy przebywają pod ziemią. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zaprosił komitet strajkowy do wznowienia rozmów jutro w siedzibie zarządu. Odpowiedź była krótka. Rozmowy tak, ale tylko w kopalni.